Tak. Tu jest końcówka asa. Tak. Tu jest tutaj cały ten elektron ciśnienia pierwszy i drugi elektron ciśnienia. Mhm. 8 mm do wyspy zawodowej. Bardzo dobrze. Cel magnetyczny ciśnienia połączony z baterią. Mhm. Potem z tego idzie 6 mm rurka do grafu. Bardzo dobrze. No to podoba mi się schemat. Możemy zaczynać? No tak. Tutaj jest ta butla, tutaj jest reduktor, gdzie się farba 10 bar, tutaj idzie przewód pneumatyczny o średnicy 8 cm. Bardzo dobrze. Tutaj idzie reduktor z 10 bar na 4 bary. Nie, tutaj jest przewód pneumatyczny, średnica 6 cm. No, milimetry. Tak, milimetry. No, mały detal. Włączę sobie, no. Elektrozawory są. Do nich jest ten bateria podłączona. 24 V. No, tu idzie przewód pneumatyczny, 34 mm. I tu jest na końcu wolarium. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ogniwo litowo-polimerowe. Odpowiedź na 5. Dobra, dajemy 3 rodzaje kabla. No. Ingusno. Przykresania. I śrubę. Tak. Dobrze. Teraz jeszcze ostatni został. Nie można taką wielką baterię kupić. W każdym sklepie modelarski. Dużo, nie? Ja mam dwie takie sprzęty. Czemu? Kastelafie? Nie, nie, kastelafie nie kupić. Bo powiedzmy sklep z tego, z takimi częściami modelarskimi. No, gdzie ekstra? Nie, 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 to jest taki cieniutki, co się kawałek sprasuje, tylko trzeba pierwszy zwój zrobić mu tak, o nie? Żeby on się skręcił, żeby nie przyciskał. To z prawej. Już tak zostawimy, ale na przyszłość się starajmy, żeby nie zatykać tego, nie? Przelotu. Tutaj chodzi? Tak. Starajcie się skracać tak, żeby gracja była na tak do końca dochodziła. Drugi strony też podłączę jako. Ale później będziemy montować po zrobieniu dzisiaj na dzisiejszej zajęcie tematyki, jeśli zdążymy, to będziemy na następnym zajęcie wylotować tą systemy. No, jeśli będzie mechanika sterowana, jeszcze może parę zajęć poczekamy, bo tutaj jeszcze nie jest wszystko skończone z resztą mechaniki. Czy cała rama, czekaj. Z kołami. Ściągaczka przewodów gdzie jest? Dobra, fajnie. Chłopacy mają dodanie tego, bo nie wszystkie. O, dobra, fajnie. Ale suj. Dobra, to dwa kierdał miało być. Teraz już, jak jest większa, teraz to mniejsza miałeś. Tak, szóstkę miałeś też. Za mocno, żeby nie przekręcić, bo to podsypuje. Nie. Pamiętajcie, tam to są gwinty plastikowe, żeby za mocno nie dokręcać, żeby nie wyrwać gwintu. Bo się zerwie to. Jak tutaj masz. Aluminium też jest takie dosyć miękkie. A do jakiej rurki idziemy do wyspy? Wyspa. To jest to? Szerka szóstka iść. Na wyspę jeszcze. Ja tam mam zakupić. No mogłoby się jakieś lato zrobić, to mogłoby dojść do zwarcia, a wtedy by był siwy dym. Przerabialiśmy to na zajęciach, także... Myślałem, że to nie wiem. No. Nie, to jest kawał, no.
No, dobry jeszcze. Nie, ale... A ja, jakie miało być wejście na aerograf? Mówiliśmy. Ej, popatrzcie na schemat. Mówiliśmy, że... Chłopaki! Właśnie, a który jest najmniejszy? Ten! Czyli musicie szukać przejścia, żeby wejść na to. Wszystkie połączenia gwintowe musimy uszczelnić, aby zminimalizować straty na właśnie złącza. I ten, jeśli dajemy jakieś przewody pneumatyczne, to też starajmy się je dawać w miarę krótkie, będziemy mieli małe straty. I teraz tak, aerograf możemy podpiąć bezpośrednio do tego zbiornika, od dołu. Nie musimy robić przejścia. Tak, wyspa zaworowa jest podzielona, tutaj mamy schemat jak przebiega, nie? Czyli mamy tak, normalnie zamknięte, normalnie close, czyli tu będzie nasze wyjście, jeśli podamy, bo to jest normalnie otwarte, mamy tam dwa otwory. Ten jest cały czas otwarty, ten jest cały czas zamknięty. I otwieramy go cewką, podając napięcie. Czyli tego zaślepiamy, normalnie otwartego, z tego względu, żeby nam nie uciekało powietrze, jak przytniemy butlę, nie? Bo chcemy, żeby to było zaślepione. Czyli tu muszą być, nie? Tu muszą być dwie zaślepki, a tu muszą być wejście ciśnienia, zaślepka, a tu będą wyjścia. Tak, tak. Ale na szóstkę już, nie? To jest na szóstkę? To jest na 6, to bardzo dobrze. Nie, ale bierzemy młodsze, żeby zaślepiły wyspę. Tak jest. A wy się zajmiecie układem do Mówiliśmy, że możemy jak zaślepiać otwory. No, ale są, pokazywałem dwa rodzaje zaślepek. No okej, okay, a wkręcimy to wyspę? Tak. Aha, no to już jeszcze wymyślimy. Myśmy to wczoraj jeszcze inaczej zrobili. Ale to jest też dobry sposób. O, tylko, że pamiętajcie, że wszystkie złącza gwintowane robimy, obijamy tym. Teflonem. To macie złączkę do baterii, do tego. Ktoś zrobi układ do załączania na pizze, napięcia. Nie ma gwint. Dajcie to. Czekaj. Dlatego nie. Nie masz klucz. To jest impuls. Tak? To jest tak zrobione, że takim kluczem. To jest.
A, w ten sposób. To się nazywa klucz imbusowy. Nie ma, tak też się da. Kto ma tą większą zaślepkę z tych kilku części? Nie mogę. Naprawdę się nudzicie. Tak, to prawda. Paweł, zaraz ten głos, dobra? Co? Będzie wiemy, czy to jest na twoich głosach. Ja mu przypróbujmy całego. Całego. No to można. A co to? A ten, zabezpieczyłem się, bo nie ma bo to jest do wężyka, to jest taki element, który tutaj koledzy się pytali, taki lejek. Nie wiem, macie go gdzieś pod ręką, ten lejek? O! Podziałam na takiej zasadzie, że jak nas chcielibyśmy wężyk na sztywno podłączyć, to wtykamy i on się zaciska. A to, ale wiem, ale to już nie wszystkie połączenia. Nie ja. To jest potrzebne. No, ten ta część musi być, nie musisz ślad taki wiesz. Ale się ma to na przykład. Ona ja bym to widział tu kolega. Tu kolega bym widział zamiast szafu w podłączeniu układu elektronicznego. Tutaj zapraszamy do stanowiska. Jeszcze. To tobą nie lada wyzwanie, bo musisz teraz wysterować naszą wyspę zaworową płytką elektroniczną. Trochę podpowiemy, koledzy też trochę podpowiedzą i 100% dasz radę. Ale ja tym też. Przesunkę jeszcze wykazuję. Ja się. Czekaj, dajcie. Jest tutaj wszystkie. Patryk, daj też mi możesz. A więc tak. Jak jest to ja zrobię sztywana, a ty będziesz do tego sztywaczku położyć układ? Nie wiem, no tak zrobił. Przyjdzie do głowy. Co? Tak to jak się musi być, ale to... Głowy! Tam musi być na końcu. Czekaj. To tak, nie wiem. W skale tu nie ma zetkanego teraz. Musi być z tym mały. Do tego musi się znaleźć na ciebie, bo... A to? Tu nie tu. To już nie trzeba. Nie, to dobrze, dobrze. Do tego podłączamy również dystor i wiodę, tak? Ale zasłucham. Nie, Czemu ty kabel trzeba trzymać, bo on taki jest. Trzeba dobrze, nie ktoś to trzyma tak mocno. Albo nie, lepiej ty to trzymaj, bo ty możesz, masz dwie ręce, nie? I to tak prosto możesz ustawić. Tak w dwójkę, to i to. Tak ma być. Już była. No bo nie wie, Ficko. Będzie wam łatwiej. Pana, ale ono nie jest napuchnięte. Gdzie będzie materiał? Nie jest, tu. To jest nowy akumulator. A gdzie wychodzi? Dobra. Znaczy wyjścia to i tak w sumie tam nie ma. Ja mogę nawet kompaterę przynieść, bo mam w domu. Słuchaj, drzewina jeszcze. A więcej jest takich, ten, gdzie robią roboty? Mhm. Malujące? No. Ale i takie same robią? No. Z domu. Chwila ciszy, posłuchajcie, teraz się będzie załączał ten elektrozawód. Słyszycie? Iglica jest wypychana przez cewkę, na którą jest podawane... Słychać, takie pstryknięcie. Zobaczcie, że równolegle do załączania cewki, co się zapala? Dioda. A co trzeba dać przed diodą?
Prezes prostu. A po co? No dobrze, nie zwaliła. Bardzo dobrze. Dobra, to możemy teraz spróbować podłączyć tego powietrze. Dobra. Do podłączenia ciśnienia niestety będziemy musieli się odsunąć, bo jeśli coś żeśmy źle zrobili, to żeby się nikomu nic nie stało. Uwaga! Na pewno nie zrobiliśmy niczego źle. Na pewno to są dwie rzeczy. Adrian, czyli panowie. Ja się... Przepraszam, stół i... Gdzie my jest zawora? Nie mamy półki, że się zakręcamy zawór na naszym rezultorze z kusuba. W tym miejscu się to zakręca, aby nie puścić ciśnienia od razu na zawór. No, wchodzę. Najlepiej to będzie na około metr, to odsunąć i uważać na to. Wartości angielskie? PIS. PSI, tak. I 1000. Czyli tak, z butli wychodzi i mamy tu 1000. Odkręcamy, teraz tak, jakie ciśnienie wchodzi tu nam na reduktor? Na bary? No. Ile to bary będzie? Tu masz 100. Tu jest połowiczna kreska, czyli ile? 50? No troszeczkę więcej, nie? Dobra, znowu się odsuwamy, robimy kolejny etap, puszczamy ciśnienie na następny reduktor, czyli wychodzimy tutaj. Odsuwam się. O, uwaga. O, jest. Syczy powietrze. No, coś mamy źle uszczelnione, bo słychać jak nam powietrze ucieka. Dobra, to na razie... Mamy dwa bary. Możemy to jeszcze odkręcić. Tu mamy regulację. Kręcąc powinniśmy zwiększać. Do ilu możemy dojść? Do 4. Nie, do 4. Do 4. Dlaczego? Bo rower. Dobra, ustawiamy maksymalnie, żeby mieć najlepszą możliwość malowania. 4 bary na reduktorze. Teraz tak, wchodzimy na wyspę. Uwaga. I chwila prawdy. Kto poczyni honory? Może jako dziewczyny. Zapraszam. To jest wersja najbardziej prototypowa, jaką sobie można wyobrazić, więc małe niedociągnięcia no, muszą zawsze być. Nie się wszystko. Ja jestem prototyp. No. Idealnie trzeba będzie podsumować. Wszystko. Ja bym chciał, ale mam, trzymam telefon. Dobra, no to jedziemy. Tak. Nie działa. Nie puszcza się napięcie. A, bo to dobra. Dobra. Ale. O, spróbuję załamać może jakiś okrąg albo coś. Na razie wychodzi robal. No. A zwiększ odległości, jakby się rozwinął. Właśnie. Odsuń troszkę rękę. Odsuń. O. Teraz bardziej rozumiemy. Idealnie tak. Kwestia tylko doboru, jakiej farby będziemy używać.